Dobry wieczór. Jest dobrze. Dobrze jest. Słuchajcie, muszę mówić dobry wieczór, bo nie wszystkich znam, ktoś później się może obrazić. Witam Was na prezentacji książki przede wszystkim, ale z drugiej strony jest mi bardzo Was miło przywitać na spotkaniu byłych i współczesnych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów, przyjaciół. Pretekstem do tego spotkania jest książka, która wyszła jakiś miesiąc, półtora miesiąca temu. Dla tych, którzy widzą, jak ona jest gruba, to tylko chcę powiedzieć, że to jest pierwszy tom. Będą następne. Ile będzie tych tomów? No to 20. Ile przed autora? Henryk to powie za chwilę, ile będzie jeszcze tomów. Ja mogę tylko powiedzieć, że jak Henryk mi przyniósł jeszcze maszynopis i przeczytałem, że to jest właśnie pierwszy tom większej całości, to myślę, nie biorę się do czytania, ale polecam. W korytarzu można kupić tą książkę po jakiejś tam preferencyjnej cenie. Witam Henryka przede wszystkim. Jest bardzo, bardzo późny ZDS. Ale prowadził w Instytucie Historii Bibliotekę Wydawnictw Niezależnych. Jeszcze chyba takie właśnie są skutki. Takie są właśnie skutki. Szczerze mówiąc, teraz nikt już książek nie czyta, więc nie wiem. Zobaczymy. No i Marek Sota, współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie. No teraz dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej. Pomysł przygotowania tego wyboru dokumentów tak naprawdę, chociaż chodził w głowie nie tylko pewnie mojej, pewnie innych osób, ten pomysł tak naprawdę, ta inicjatywa przynależy do świętej pamięci Janusza Kurtyki, szefa oddziału krakowskiego, potem szefa całego IPN-u, który zaproponował, żebyśmy coś takiego zrobili kilka lat temu. Już właściwie no, na rok przed swoją tragiczną śmiercią. Jestem tylko współautorem tego tomu, drugim jest znakomity znawca metodologii i ewidencji i służby bezpieczeństwa, mój kolega Marcin Kasprzycki, którego tutaj niestety nie może być, tak, jest chory i ma dużo rodzinnych spraw, ale bez jego pomocy, bez jego udziału ten tom nie byłby tak solidnie opracowany. No i długość, ilość czasu potrzebna na przygotowanie tej kolubryny wynikała z tego, że w tym pierwszym tomie musiały się znaleźć choćby krótkie notki biograficzne na temat pojawiających się tam osób. Tam ten moment uświadomienia sobie wagi ruchów studenckich, niezależnych od władz, nastąpił znacznie wcześniej. Oczywiście przy każdych wystąpieniach PRL-u młodzi byli najbardziej aktywną częścią. Także w roku 56, także tutaj w Krakowie, to jest inna historia, także w roku 46, także w pokoleniu żołnierzy wyklętych i uczestników podziemia antykomunistycznego. Ale taka świadomość, że ruch studencki może być tutaj pewnego rodzaju taranem niszczącym ten system, no, ta świadomość narodziła się po roku 68. W 72 chyba powstaje Instytut Badań nad Młodzieżą w Warszawie. Tam wielu wybitnych polskich socjologów oczywiście stawiało swoje pierwsze kroki i trudno mieć pretensje za ich analizy dotyczące właśnie świadomości młodych, ale tak jak w tym systemie, to nie oni decydowali, co z tych analiz wynika i dla kogo one są pisane. A były pisane z polecenia odpowiednich departamentów Komitetu Centralnego, który po 68 roku po buncie marcowym obawiał się powtórki tego scenariusza. Więc od lat 70. mamy do czynienia z wzrostem zainteresowania i rozbudową kontroli nad młodzieżą, szczególnie studencką. Także w latach 70. mamy rozbudowę kontroli operacyjnej ze strony Służby Bezpieczeństwa.
I kiedy dochodzi do Czarnego Marszu w 77, powstają SKS-y, a potem z tej kadry, nie tylko SKS-owskie, bo dodajmy, że na północy Polski to byli także działacze Ruchu Młodej Polski. Tutaj także Akademicki Ruch Odnowy z Markiem Ciesielczykiem był dosyć aktywny w pierwszych miesiącach. Oczywiście była tam masa różnego rodzaju konfliktów, ale nie one z perspektywy czasu są najważniejsze. Otóż pojawienie się dużego, drugiego właściwie pod względem wielkości ruchu niezależnego, obok Solidarności NZS, przynajmniej na terenie Krakowa, był drugą najważniejszą siłą. Oczywiście była to Solidarność Rolnicza, ale ona była jakby poza dużymi ośrodkami miejskimi. To wszystko powodowało, że studenci stawali się po prostu bardzo ważnym czynnikiem. Jeżeli nie odbierze mi Adam głosu, to jeszcze jedną uwagę chciałem wygłosić. Pokolenie NZS-u roku 80-81 zawsze budziło moją zazdrość, bo to było pokolenie bardziej konstruktywne, to znaczy Państwo mieli 16 miesięcy czasu, żeby nauczyć się konstruktywnej działalności w bardzo różnych formach, od kabaretów i teatrów, aż po kluby myśli politycznej i pisma. Kraków był jednym z największych ośrodków wydawnictw niezależnych, ale także drugobiegowych pism. O ile pamiętam, NZS wydawał i sygnował w roku 81 około 200 kilkadziesiąt tytułów. 1/7 chyba z tych tytułów wychodziła w Krakowie. W całym Krakowie przez lata 80. pisma sygnowane przez NZS to jest około 70 tytułów. Prawie połowa tych pism była wydawana przez pierwsze NZS, natomiast 1/3 przez drugie NZS, więc tutaj po prostu zjawiska widać jakby znaczenie tego pierwszego okresu. Ale przede wszystkim to pokolenie było właśnie bardziej konstruktywne, potrafiło być może poprzez doświadczenie starszych kolegów ze SKS-u potrafiło prowadzić cały szereg, całą gamę różnego rodzaju działań, które docierały także do młodzieży. I wydaje mi się, że największe zaniepokojenie ze strony władz budziło to, co jest czasami spychane właśnie przez pamięć tych wszystkich rozgrywek wokół rejestracji. Tak, ta rejestracja i cała ta historia z walką o rejestrację była pewnego rodzaju jakby kombinacją operacyjną, która miała aktywność studentów jakby skierować na ten grunt. Ale tego, czego się władze najbardziej obawiały, to działalności formacyjnej, to znaczy wpływu NZS-u, bo przecież wszyscy się do NZS-u nie zapisali, prawda? Jakaś 1/3 studentów chyba mniej więcej tak w skali kraju należało 30%, 40% może należało do pierwszego NZS-u. Ale ten NZS poprzez formę swojej działalności, także docieranie do młodzieży szkół średnich, także tutaj w Krakowie, no, działał w sposób formacyjny i tego się najbardziej po prostu obawiano. Jego rozwiązanie jako pierwszej organizacji po stanie wojennym, po wprowadzeniu stanu wojennego, no, było jakby, no, wynikało właśnie z tego zjawiska. I jeszcze jedna uwaga. Cały czas usiłuję odejść od takiej sentymentalnej, do której oczywiście każdy ma prawo, perspektywy, wspomnieć o tamtym czasie i patrzeć na to bardziej chłodnym okiem analityka. NZS został rozbity i zniszczony działaniami operacyjnymi, jego rozwiązaniem. Działalność grup podziemnych to jest oddzielna jakby historia ludzi niezwykle oczywiście odważnych. Ale siłą rzeczy ogromna większość jakby członków NZS-u nie mogła się zmieścić w tych strukturach, mogła brać udział w innych formach oporu poprzez kolportaż prasy czy manifestacje. Jednak nawet po stanie wojennym to oddziaływanie NZS-u było niezwykle istotne i chciałem zwrócić uwagę na to, że on dokonał przez swoje istnieje w świadomości także tamtego pokolenia, pewnego rodzaju wyłomu. Wszelkiego rodzaju statystyki pokazują, że właśnie po roku 81 nie udało się partii komunistycznej przywrócić kontroli nad młodzieżą studencką. Po prostu do końca PRL-u nie było już takiej sytuacji, że partia czy organizacje podległe partii mogły kontrolować ideologicznie czy politycznie studentów. Tak jak to było przed rokiem 80. Pamiętajmy, że EZSP, prawda, także inne organizacje, no, właściwie dominowały na uczelniach wyższych. Po 13 grudnia mamy ogromną lukę. Część najbardziej zdeterminowanych osób angażuje się w różne formy podziemne,
inni pozostają bierni albo sympatyzują z jakimiś formami oporu, ale nie ma poparcia, nie ma zaangażowania po stronie władzy po prostu. To jest zjawisko, które nam umyka czasami. I statystyki, które zestawiała PZPR bardzo pracowicie, świadczą o tym ogromny spadek ilości studentów, kandydatów do partii. Mam nadzieję, że Państwo się włączą, znaczy Panie i Panowie się włączą do dyskusji o NZS-ie z Henrykiem i z Markiem, także jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub jakieś refleksje z tamtych czasów lub mówimy o tym dzisiejszym także czy o okresie, to proszę bardzo. Niespodleni, niepodlegli, pełni wiary w sny prorocze. Ani żeśmy się spostrzegli, jak kolejny minął roczek. Komuniści w awangardzie to bezczelne, święte krowy. A nas drażni coraz bardziej świat czerwony i różowy. Plują na nas różne hieny, oskarżają o nienawiść. Ale my się nie złamiemy i będziemy twardzi prawi. Splugawili nam mogiły ci z bolszewickiego raju. Ale jeszcze starczy siły na odbudowanie kraju. 14 lutego to chyba jednak nie jest rocznica, którą warto obchodzić. Ja myślę, że początek NZS-u to nie jest akurat rejestracja niezależnego zrzeszenia studentów przez reżim, przez władzę reżimu. Początkiem NZS-u były wiece odbywające się na krakowskich urzędach, zwłaszcza na tym największym kolegium Rosjanów 22 września 1980 roku. I dlatego w tym roku, we wrześniu, z pewnością będziemy świętować 35-lecie powstania NZS-u właśnie tam, właśnie we wrześniu. A dziś spotykamy się tylko dlatego, że są ostatnie. Że to rzeczywiście się wiąże jakoś tam z jedną datą właśnie dla NZS-u. Ale z pewnością to luty 1981 roku to nie jest początek. Chodzi się w innych ośrodkach. W Krakowie pamiętam zawsze w stanie wojennym nawet. To właśnie 22 września w Rosjanu na dziedzińcu, tam na tym miejscu zostawialiśmy jakiś symboliczny ślad tego, co się tam wydarzyło w 1980. Tak na pytanie, co z nas co zostało z tamtych lat, mimo tego, że tam pije piwo i jesteśmy tak, to, że chcemy się spotykać. Lubimy się, szanujemy. Jest w nas pewna wielkość i szlachetność, która z tamtych lat została. Wszystko przeszliśmy. Są biedni, tacy, którzy umierają. Są tacy, którzy im się wiedzie. Ale tak naprawdę chcemy być ciągle ze sobą. Być ze sobą po prostu. To jest następna rocznica rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Co zostało z tej rocznicy? No, zostały przyjaźnie. To chyba najważniejsze, że jeszcze po tylu latach jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, posłuchać tego, co się u nas dzieje. To jest chyba najważniejsze. W tym roku też mija okrągła rocznica powstania NZS. To jest ważna rocznica, bo to jest rocznica, która wyznacza taką najważniejszą datę w naszym pokoleniu. Pokoleniu, które postawiło wszystko na jedną kartę. Chciało zburzyć system komunistyczny. A dzisiaj, no dzisiaj tak jak mówiłem, spotykamy się i mamy nadzieję, że Polska będzie naszych marzeń. Czy taka będzie?
pewnie zależy od młodego pokolenia. Tylko proszę, Panie Boże, głosem Twych obywateli, choćby było jak najgorzej, nie daj wrogom nas podzielić.